Yo, yo, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony JJL profesor, jak widać. Zagramy sobie w okularkach, bo mnie oczy bolą strasznie. Zaczynamy sobie seryjkę Tomb Raidera. I tym razem tą seryjkę skończymy, dokończymy, zrobimy do końca. Jak zwał, tak zwał. Dlaczego tak o tym wypominam? No, sami wiecie, że na streamach. Pewien słynny podróżnik powiedział, Matko, jak głośno! że niezwykłość tkwi w czynach, nie w osobowości. W końcu wyruszyłam, by zostawić swój ślad, odnaleźć przygodę. Jednak okazało się, że to przygoda znalazła mnie. W najczarniejszych momentach, kiedy życie przemyka nam przed oczami, odkrywamy coś. Coś, co daje nam siłę, by iść dalej. To już koniec? O. By nie poddawać się. Aha. Nie wiem, jak ja mam się teraz huśtać. A, w tę stronę, dobra. Będzie bolało. Nie. Nie.
Co ja mam klikać? Ja pierdzielę. No, wspominałem zanim zaczęliśmy. Dlaczego wspominam tak o kończeniu fabuły? No bo sami wiecie, że nam ciężko wychodzi coś zacząć i skończyć. Ale zajmujemy się już giereczką. Będę musiał w programie oczywiście podciszyć to, co było na wstępie, bo było stanowczo za głośno. Ale tak, wy pewnie będziecie słyszeć wszystko dobrze. O co chodzi w fabule? Powiem wam szczerze, że nie mam bladego pojęcia, bo pierwszy raz w to gram. Ale idziemy do przodu. Aha, E to jest przycisk użycia, okej. Dobra. Ktoś nas zatargał gdzieś. Żeby zbadać otoczenie. No ja wiem, że ta beczka jest, ale... Co, spacja? Aha. Teraz. No rozumiem, ale coś miałem ze spacją robić, tylko nie wiem co. I w tym się biega? Nie, chyba nie mogę. Aha, tutaj. Okej, teraz trzeba to. Dobra, czaję. Jebnie. A propos bycia ciszej, co? Kontrol? Nie, ona sama. O jest. Strzałki czy wsad? Gdyby ktoś był ciekawy, na jakich ustawieniach gramy, to gramy na ultra. Tak. I średnio mam 60 FPS. Jakiś tutaj kanibal był, czy Kej wie co. Powiem szczerze, że... może was to zdziwić lub nie, ale w życiu się nie interesowałem Tomb Raiderem. Jakoś mnie nie kręcił film, gra. Dlatego będziemy poznawać wszystkie rzeczy, że tak powiem. Dobra, rozumiem, że tamtędy musimy wrócić z pochodnią całą. Co to? Co, że to nam ma pokazać, że przez wodospad nie przejdziemy z pochodnią? Co to za maszyneria? Nie wiem, Laro, co to za maszyneria, ale podpalmy te sznurki. Wyglądają, jakby chciały być podpalone. Aha, teraz tutaj śmieci są jakby łapane, okej. No dobra. F, aby odepchnąć. Jaki to jest, przepraszam.
zamiar, bo nie rozumiem. A, i te śmieci wlatują tam. My te śmieci podpalamy, tak? Czy jakoś tak? Teraz zobaczymy. Bo nie czaję zbytnio, powiem szczerze, zagadek w takich grach. To gra chyba głównie o zagadkach, co? No dobra, zrzućmy te śmieci tam. A, dobra, kumam. Teraz już jestem inteligentny po fakcie. Zgliczujmy i podpalmy te śmieci. One się same jarają? Czy muszę je... Ale nie tak chciałem. O, dobra. No, one już same się chyba podpalają. Dobra. Gra jest inteligentna. Wie, co chce zrobić. A to stąd chyba trzeba było skoczyć tam. A, i tak muszę tam skoczyć. To skoczymy stąd teraz. Dobra, uwaga, skaczę. O. Palące się śmieci. No, nice. Skakuj, Laro, tutaj. I lecimy z koksem. Szkoda gry, żeby siedzieć w tej jaskini. Kanibali. Okej. Jestem inteligentny. Mam okulary, jestem inteligentny, jednak coś zobowiązuje. Dobra, idziemy. Jest jakiś czas, a nie to XP jakiś. Jakieś modele odblokowane. Chyba jasna. Słyszałem, że w tej grze jest multiplayer też, więc może na streamach sobie pogramy. Kto wie, kto wie. Może też odcinki się pojawią, ale fajnie by było najpierw fabułę skończyć. Opa! Biegniemy, biegniemy. Nie poddawaj się, Laro. Bił ci się tylko jakiś dziwny szpikulec zarzewiały. To jeszcze nic strasznego. Co ja miałem nacisnąć? Coś miałem wcisnąć, ale nie zobaczyłem co. O, choroba jasna. Ale jej nogi wzięło, udupcyło. Dobra, biegniemy jeszcze raz. To tutaj, co? No. Co tam trzeba wcisnąć? F! Znowu spadasz, Laro? No weź się w garść, no ileż to razy można spadać w dół? Aha, ja miałem teraz omijać to. Jezu, ona już po pionowej ścianie wchodzi do góry? Nie, nie. Nie zczaiłem, co się właśnie wydarzyło. Ojejku, ile tego jest? Tu wszystko jest jakiś Bermud Triangle. Tu wszystko spada. A słuchajcie, to jest checkpoint, więc możemy zakończyć w tym momencie. I zobaczymy się w kolejnym odcinku Tomb Raidera. I powiedzcie mi, co sądzicie o tej serii, bo mi się podoba nawet.
Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, yo, yo.